Cześć, z tej strony Bartek z HR -Coded i witaj w programie, w którym pokazujemy siłę Drupala i uczymy jak poruszać się w tym systemie. I w dzisiejszym odcinku podstawy pokażę Wam jak się obsługuje różnego rodzaju menu na stronie. Dobra, ale zanim przejdziemy do właściwej części tutoriala, to chciałbym Cię serdecznie zaprosić na szkolenie, szkolenie offline, które odbędzie się w sobotę 3 grudnia i będzie to szkolenie z podstaw Drupala, będą to szkolenia warsztaty 8-godzinne, w którym zbudujemy całą gotową stronę na Drupalu. Wielojęzyczny blok z dodatkowymi funkcjonalnościami. Jakbyś chciał dowiedzieć się więcej, co tam będzie się działo na tym szkoleniu, no to podlinkowuję na dole stronę, tak będziesz mógł sobie wejść, zobaczyć i ewentualnie zapisać się na to szkolenie. Jeżeli nie będziesz mógł być na tym szkoleniu, no to również zapraszam Cię do zapoznania się z naszym e-bookiem, gdzie za darmo możesz pobrać książkę w postaci elektronicznej, z której dowiesz się, nauczysz się podstaw Drupala pierwszych kroków Drupalu 9. Jest to 66 stron nabitych samą wartościową treścią. Wystarczy tutaj wypełnić formularz i pobrać e-book'a zupełnie za darmo. Dobra, przechodząc teraz do właściwej części, właściwej części filmu, czyli menu w Drupalu 9. Ok. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co to jest menu. Menu to jest po prostu element, który zawiera pewnego rodzaju linki. Po zainstalowaniu strony. I akurat tutaj widoczny Drupalu można już zidentyfikować kilka menu. Na samej górze jest menu administracyjne. Tutaj jest menu strony, gdzie znajduje się jeden odnośnik do strony głównej. No i jest tutaj menu użytkownika zalogowanego, gdzie mogę przejrzeć moje konto oraz się wylogować. Jeżeli jesteś zalogowany jako administrator i masz odpowiednie uprawnienia, no to z tego miejsca można też edytować menu używając tutaj tej ikonki tego ołówka. A jeżeli nie masz tego, no to a jesteś zalogowany jako admin, no to wystarczy przejść do zakładki Struktura menu, gdzie znajdziesz listę wszystkich menu, które aktualnie są dodane na stronie Drupalowej. No i znajdujesz takie menu, np. Na nawigacja główna, która zawiera właśnie odnośnik do strony głównej. I w bardzo prosty sposób można dodawać tutaj własne odnośniki, klikając dodaj odnośnik, tytuł, np. strona o mnie, odnośnik. No i tutaj trzeba znaleźć jakąś stronę. Powiedzmy, wybieram. Przykładowy artykuł tylko po to, żeby pokazać, jak to działa. No, waga, waga określa nam pozycję tego elementu w menu. Czym wyższa waga, tym element będzie niżej. Zapisuję, i w tym momencie już pojawiła się tutaj pojawił się link o mnie i przekierowuje mnie do w tym przypadku artykułu, bo tak właśnie sobie ustaliłem. No i w taki sposób dodaje się linki do wszystkich innych menu w Drupalu. Hmm. Oczywiście możesz tworzyć własne menu. Bardzo prosty sposób. Struktura menu i tutaj jest odnośnik dodaj menu. Nazywamy menu powiedzmy custom. Język zostawiam polski. No i w taki sam sposób mogę dodać tutaj odnośniki. Odnośnik 1. Przykładowy artykuł zapisuję. Ok, i teraz, jakbym miał więcej tych odnośników, powiedzmy odnośnik 2. Przykładowy, i tutaj mogę ustawić element nadrzędny. W tym momencie jest ustawiony custom, czyli samo menu, czyli jest to jakby level 0, level najwyższy. Mogę ustawić tak, że będzie ten odnośnik 2. Jakby dzieckiem odnośnika 1. Odnośnik 1 jest parentem, odnośnik 2 childem i znajduje się pod nim. Zapisuję. No i na samej strukturze menu wygląda to w ten sposób, że ten odnośnik 2 jest jakby głębiej. Oczywiście można to zmieniać poprzez drag and drop. Bardzo prosty sposób przesuwając. Jak masz jakieś zmiany, to trzeba je zapisać. Ok, wstawmy teraz to menu w jakieś miejsce na stronie i zobaczmy, jak to będzie wyglądało menu wstawiamy na stronie z blokami, gdyż każde menu jest blokiem. Ok. To jest układ bloków. I powiedzmy, wybieram sobie region, w którym chcę go wstawić. Regiony mogę podejrzeć linkiem zaprezentuj regiony. No, umieszczę to w regionie bardzo oczywistym. Pasek boczny. Odnajduję ten region. Pasek boczny, klikam umieść blok. No, i tutaj gdzieś powinno być moje custom menu. Umieść blok, umieszczam go wszędzie. OK, zapisuję zmiany. I teraz, jak przejdę na stronę główną, no to tutaj widzę, że mam odnośnik tylko jeden. Prawdopodobnie z tego powodu, że coś źle skonfigurowałem i te childy od odnośnik jeden nie są widoczne. Spróbuję teraz to naprawić. Konfiguracja bloku poziomy menu i prawdopodobnie tutaj mogę wyświetlona liczba poziomów nieograniczone powinno to działać ale coś jednak jest chyba nie tak ok edycja menu no odnośniki są ale nie są one niestety widoczne być może trzeba jeszcze coś zmienić tutaj pokaż jako rozwinięte Ok, i teraz jak zapiszę, no to nadal ten element menu się nie pojawia. Być może jest jakiś błąd, być może coś jest nieskonfigurowane. Ok, dobra, to spróbujmy naprawić tak, żeby jednak ta struktura i drzewo było widoczne. Ok, konfiguracja, edycja menu. No i tutaj w odnośniku pierwszym, ok, ustawiam jako rozwinięte. Element nadrzędny jest custom, tu się zgadza. No, o, i pojawiło się. Proszę bardzo. Tak, czyli tutaj trzeba było po prostu ustawić, żeby było to menu rozwinięte. Jeżeli się tobie nie pokaże, no to jeszcze jest opcja taka, że konfiguracja bloku i tutaj jest coś takiego jak poziomy menu i tutaj na przykład można dać expand all menu links. Tak, tutaj jest poziom pierwszy i nieograniczona liczba poziomów, czyli te. Z te ustawienia by się zgadzały, no i w ten sposób właśnie wyświetlają się wszystkie poziomy danego menu. Ok, dobra. To tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o menu. Spróbujmy teraz zrobić trochę ładniejsze te menu, czyli na przykład, żeby po najechaniu na ten element pojawiał się dopiero ten drugi. Nie wiem, czy zrobimy to szybko. Teraz będzie taki freestyle. Znalazłem jeden moduł, który. Powinien mi to wykonać Superfish, ale zobaczymy, czy działa. Ok. Jak go zainstalować? Tutaj jest moduł Superfish. Będzie potrzebna do niego lipka. Superfish Library, w tym przypadku 2.0, bo ja używam drupala 9. Ok. Instalacja, czy konfiguracja to będzie jakaś potrzebna? Nie wiem. Zainstalujemy najpierw lipkę. Jak to się robi? Trzeba ściągnąć. Library. Ok, czekajcie, bo to jest OK. To jest link, czyli tak. I ją trzeba umieścić w Libraries Superfish. OK, dobra. To robię w ten sposób. Gdzie jestem? Jestem w web. OK. Modules Teams. No to tak. tworzymy katalog Librace. I tu robimy w getem Ciach. Ok. Nazwa nie jest za ładna. No ale dobra, rozpakujemy. Zmienimy sobie nazwę tego Superfisha na po prostu superfish tak jak oni tam chcieli. Zobaczymy, co tutaj jest. OK, tutaj są te wszystkie lipki, które są potrzebne. Chyba właśnie ta jest odpowiedzialna za te menu. OK, dalej. Co tu jest jeszcze potrzebne? Moduł trzeba ściągnąć. To jest strona modułu. No, ściągniemy go sobie composerem. OK, tu wejdziemy do ddev composer require Drupal Superfish. OK, ściągnął się moduł. Prawdopodobnie trzeba będzie go włączyć, ale zobaczmy, co tu jest napisane. Extend and Enable. Dobra, zobaczmy, czy on się gdzieś tutaj pojawił. Super, super Fish instalujemy. Czyli na razie proste rzeczy, proste operacje, ale. Zazwyczaj problemy pojawiają się dopiero podczas konfiguracji i uruchomieniu danych funkcjonalności. Ja wcześniej nie używałem tego modułu, nie uruchamiam go tak naprawdę pierwszy raz. OK, Dostaliśmy tutaj komunikat z modułu Superfish, że powinienem iść do Black Layout i umieścić blok to Create Superfish Block. If there is no Superfish Block, the Place Block, go to the Performance i... Mam wyczyścić sobie cache. Dobra, najpierw zobaczymy, czy jest coś takiego i jak to w ogóle będzie działać. Dobra, powiedzmy, że szukam tutaj miejsca tego pasku bocznego. Czy cośkolwiek tutaj jest Superfish? Jest Superfish. Jak widzisz, moduł Superfish zduplikował mi wszystkie menu, bo tu jest normalnie menu, powiedzmy moje custom pochodzi z modułu menu. No i tutaj też jest, powinien być custom, który pochodzi z modułu. Superfish. Dobra, ja umieszczę ten blok, czy on ma jakąś konfigurację. Typ menu: Horizontal, Horizontal Double Row, Vertical Stack. Nie rozumiem, nie wiem co to jest. Zostawiam, powiedzmy, że jest wszystko tak jak standardowo. I zobaczę po prostu, jak to będzie się zachowywało, i jak będę chciał coś z tym zrobić, no to, to będę kombinował. Ok. Superfish. Okej, okay, dobra, coś tutaj działa, tylko mi ten blok mi coś tutaj przeszkadza. No prawdopodobnie można by coś jeszcze tutaj pokombinować, ale dajmy na to, że ja usunę ten blok. Ukryj na wymienionych stronach, powiedzmy, że na froncie nie chcę tego, tak żeby mi to na razie nic zasłaniało, nie będę się jakoś tutaj rozdrabniał i jak widzisz po kliknięciu no nie działa to jakoś super czyli to jest hover i na hover pojawia mi się ten odnośnik numer 2 czyli coś tam działa także system do system do właśnie rozwijania jest ok no oczywiście te style wszystkie można tutaj jakoś sobie ograć żeby to wyglądało lepiej no a z pozycji konfiguracji tego co tam jeszcze można zrobić tak naprawdę typ menu horizontal nie wiem co to jest double row czy podwójny vertical stack ok drop shadows powiedzmy że nie chcę add arrows to parent menu powiedzmy że też nie chce, slide in effect czyli efekt przejścia powiedzmy że będzie ok Zobaczymy, jak będzie to wyglądało poziomo. No tutaj, jQuery plugins, czy jak widzisz, lipka się zainstalowała, bo to wszystko działa. Ok, ok, ok. No dobra. No i powiedzmy, że zostawiam takie ustawienia. Tu jeszcze coś jest. Touchscreen to są pewnie ustawienia dla mobilek, także jak widzisz, to też będzie wspierane. Ciekawe, jak zawsze wszystko jest do weryfikacji. Dobra, jestem na stronie głównej, custom. Ok, no i wygląda to całkiem sympatycznie, czyli mniej się rozwija. Jak widzisz w bardzo prosty sposób ściągając jedną lipkę, jeden moduł, instalując już masz rozwijane menu. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o tą część. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej to zapraszamy też cię na naszego bloga edu.harkodet.pl tam możesz znaleźć ciekawe artykuły na temat Drupala oraz programowania w PHP. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Na razie trzymajcie się.